A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Baldur's Gate. Nowa szata u Procki jest, szata dobrego arcymaga. Nowy pasek również, klasa pancerza plus 4 przeciw broniom obuchowym, w razie czego można robić podmiankę i przekazać Procowi. Tutaj trzymam przeklęty posążek, będzie okazja, aby go komuś oddać, ale to wszystko w swoim czasie. Poza tym, jeżeli chodzi o Proca... No, tutaj na pewno pojawiły się nowe buty, takie z odpornością na zimno. Pojawiły się karwasze, które ustawiają zręczność na 18. To się dobrze składa, bo Proc miał zręczności 17 i dzięki takim karwaszom poprawiła się jego klasa pancerza. No i dzisiaj badamy sobie nową lokację, mianowicie szkołę Ulcastera, a dokładnie to, co z niej zostało. Standardowo obejdę sobie to naokoło. Jedziemy z koksem. Czyli ekspimy się tutaj ostro, zbieramy przedmioty, robimy jakieś zadanka i walczymy na przykład z koboldami. No niech będą koboldy, łucznicy. A dużo ich tutaj. Może jakiś sen im zarzucić? Ale nie, chyba nie. Postacie zdrowe, nawet jak Proc by tutaj oberwał, no to będzie miał się po co leczyć, tak? Korzystając ze swojej autoregeneracji. Dobra, już tu widzę, jakieś magiczne strzały do pozbierania będą. To Procka będzie zbierać, nie? Ona tam sobie będzie stakować takie strzały, będzie okazja, to się zidentyfikuje. Poza tym, czy coś tu fajnego jest? Strzała, strzała, kasiorkę możemy zabrać. Łuki to są krótkie, nie? Krótkich łuków nie chcemy, kasa. Dobrze. No to idziemy dalej. Widzę w ogóle, że seria podoba się cały czas. Wyświetlenia co prawda spadają z odcinka na odcinek, bo to zawsze tak jest w przypadku długich serii, ale tutaj tak wam powiem, że wyjątkowo wolno spadają te wyświetlenia. No, gierka co prawda ponadczasowa, taka naprawdę dobra, klasyczna, ale nie spodziewałem się, że wzbudzi aż takie zainteresowanie, no bo jednak jest to no, starość, tak? No ale fajnie, że wam się podoba, ogrywamy sobie tutaj dalej, jakiś furet tu jest. Podejdę blisko Procem, jakby chciał nas zaatakować, to będziemy przygotowani. Furet. Nie powinieneś łazić, gdzie cię nie proszą. Dobrze, że nie Furas, tak? Wędrowcy, poczekajcie chwilę. Chciałbym zamienić z wami słówko. Czy to nie wy szukacie przygód? Owszem, jesteśmy poszukiwaczami i poszukiwaczami przygód, a po co? To dobrze. Widzicie, ja też jestem w pewnym sensie poszukiwaczem przygód, choć nie lubię walczyć. Wolę wydobywać różne rzeczy z ruin czy legowisk potworów i uważam, by nie wpakować się w kłopoty. Ale do rzeczy. Mam coś, co może was zainteresować. To kamień szlachetny, magiczny klejnot. Mnie on niepotrzebny, a nikt go nie chce kupić za cenę, jaka by mi odpowiadała. Może wy bylibyście zainteresowani? No, to jest naciągacz, ale możemy sobie z nim pogadać. Możesz nam powiedzieć, jakie są właściwości klejnotu? Oczywiście. To kamień widzenia prawdy. Za jego pomocą będziecie mogli dostrzec prawdziwą naturę rzeczy. Chcecie go? Sprzedam go za ni mniej, ni więcej, tylko 1000 sztuk złota. A może sprzedasz go za mniej niż 1000? Nie mogę sprzedać takiego klejnotu za mniej niż 1000 sztuk złota. Nie stać nas na to i chyba musimy już iść. Szkoda, że nie domyśleliście się, jak cenny był ten kamień. Chyba też już pójdę. Dobra, oleć go. Badamy dalej tutaj. Badamy dalej okolice. Takie widzę ukształtowanie terenu. Znowu nam się trafiło niezbyt przystępne to wszystko. Aha, tutaj nie przejdę. Dobra. Wracamy. No, tu się jakoś chyba przeciśniemy i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądać. Tutaj może naokoło dam radę. Fajnie by było wrócić do krawędzi, jednak to nie będzie takie proste. I trzymać się mojego systemu obchodzenia. Może tędy. Procka w tyle i możemy sobie tutaj na spokojnie badać. O, jest przeciwnik. Elita hobgoblinów, czyli że z łukiem będzie, tak? No to chyba szarżujemy na niego ostro. No, to więcej tego jest. O, i ktoś tam siedzi. Jakiś NPC. No, zaraz do niego podejdę. Tylko najpierw wykończmy tych gości. Tak jest, bezproblemowo.
I kamień szlachetny to proc weźmie do woreczka, monety jakieś, monety, łuki krótkie. A tutaj ktoś jest znowu, kolejny naciągacz. Podejdę blisko na wszelki wypadek. Wilko to jest. Muszę przedostać się do Amn, muszę. We wrotach Baldura żądają, aby skończyły się napaści na karawany. Przekazuję wiadomości szybko i sprawnie, ale ostatnio słyszałem, jak Amn żądał tego samego od wrót. Gdzieś zaszła pomyłka. Nie do mnie jednak należy myślenie. Muszę pędzić. Aha, no to jest taki posłaniec. No, już kilku tych posłańców spotkaliśmy. Tam głównie na początku gry się jacyś tam pojawiali, nie, nie? Tam chyba z dwóch takich mieliśmy. I teraz znowu. Dobra, zobaczymy, czy uda się tędy dotrzeć do krawędzi z powrotem, żeby tu czegoś nie ominąć. O, szkielety. Dobra, atakujemy szkielety w takim razie. Strzelajki. Szkielety to tutaj pewnie nie zostawią nic cennego. No, takie dwa szkielety, byle jakie. Ale 65 expa. Czemu by sobie nie zgarnąć? Podświetlenia są, znajdziek żadnych nie dostrzegam na razie. Ale udało się dotrzeć do krawędzi, to jest dobra wiadomość. Klikałem już tutaj, nie? No, to trzeba sprawdzać wszystko. Dobra, dobra. No dobra. Znaczy, no, z tej lokacji nic się pewnie tutaj nowego nie odkryje naokoło. Z Gulikin pewnie namierzymy ten cały most Firewine, o którym była mowa już wcześniej. Mamy nawet questa z mostem Firewine, nie? Tam w rozdziale pierwszym. Jeszcze taki questior był z mostem Firewine. W Beregoście ktoś o nim mówił. I chyba ktoś niezbyt miły, gdzieś tam w gospodzie pamiętam, mówił o moście Firewine i ostrzegał przed tą lokacją, że jest tam bardzo niebezpiecznie. No ale to bardzo niebezpiecznie to pewnie by było, gdybyśmy na tamtym etapie tam poszli. A teraz, jak mamy takie fajne postacie już, to nie sądzę, żeby były jakieś problemy. Myślę, że most Firewine to zrobimy od razu z rozpędu. Dzisiaj ta szkoła Ulcastera, jutro pewnie to całe Gulikin. I tam na pewno jeszcze ten most właśnie Firewine będzie. Zobaczymy, jeżeli się tam coś jeszcze ujawni i postaci będą w dobrym stanie. Ej, gdzie są jacyś przeciwnicy? To sobie za jednym zamachem znowu zrobimy kilka lokacji. Te moje wyprawy ostatnio są takie coraz dłuższe. O, aha, tutaj nie przejdę, tak? No to tak to wygląda. Tu możemy gdzieś sobie wejść. A dokładnie podejść. No to skoro jestem blisko, to od razu tutaj zajrzę. Drapieżny ptasior lata. Może to jakiś kondor górski, taki wiecie, tutaj skały takie. Może jakiś kondor. Aha, kobold weteran. Atakujemy. I kolejne strzelajki. I procka będzie zbierać strzały. Dobra. No to tędy. Gdzieś tutaj na tych wzniesieniach. Szkoda, że z tych wzniesień nie widzimy, co tam dalej jest, nie? Jakoś tak dziwnie zrobione. Aha, no to sobie przyszedłem tutaj. A, no to sobie przyszedłem. Dobra, wracamy. No ale to i tak bym tutaj przyszedł. Wszystko musi być ładnie poodkrywane. O, i co teraz? Tutaj chyba się wcisnę, nie? Dobra, proc pierwszy na wypadek, gdyby jacyś przeciwnicy się gdzieś tu pojawili i próbowali nas zaskoczyć. No, jakoś tak sobie pójdę. No i zwiedzamy dalej. Czyli teraz tutaj sobie sprawdzę. No, cały czas się będę trzymał prawej krawędzi. W miarę możliwości sobie to jednak naokoło będę próbował obchodzić. Chociaż może tutaj trochę odbiję, byśmy to sprawdzili. Oho, hobgobliny. Atakujemy. Tak jest, jeden padł, kasę mogę od razu podnieść.
bym zmienił broń na sieczną, ale specjalnie paska nie będę zmieniał, chociaż się okazuje, że mogłem. Ale spoko, spoko. Prot tutaj będzie korzystał ze swojej autoregeneracji. Pierścionek i kamyczek można schować do worka. Jak to wygląda? 77 na 84. No to ma się po co leczyć. A może sobie tutaj obejdę. To jest... Aha, jeszcze tutaj. Nie, to sprawdźmy to w takim razie od razu. Sprawdźmy to od razu. Niech oni sobie tutaj jakoś podejdą do tego. No, żebym się nie musiał już tutaj wracać. I później wrócimy do badania standardowo, tak trzymając się tej prawej krawędzi. Da radę tutaj, da radę. No, czy tu są jacyś przeciwnicy? O, nope. Czy opłacało się tutaj zajrzeć? Czy opłacało się tutaj zajrzeć? Otóż... Nie, nie, procka do tyłu. Na wypadek, gdyby tam siedział jakiś potężny wróg. Czy opłacało się tutaj zajrzeć? Otóż... Opłacało się. Z tego względu, że... Znaczy... Ze względu na mój komfort psychiczny, tak? To się opłacało. Że sobie tutaj wszystko odkryłem. Nawet tę plamkę odkryję. Niewielką. No i tutaj wszystko ładnie porobione. Myślę, że możemy wrócić sobie do badania takiego standardowego. Ach, musiałem się wysmarkać. Ale już wszystko w porządku. Czyli tak, prawej krawędzi, no to wrócę sobie tam. Jak tam w ogóle doświadczenie? Niech to ja zobaczę. 12 tysięcy! Dużo jeszcze brakuje, tutaj 16 tysięcy. Bardzo dobrze. Ale pomalutku, pomalutku. Niech się tutaj ekspią dalej. Aha! O, taka większa banda. Może jakiś sen by się tutaj przydał. Zwłaszcza, że proc już delikatnie ranny. Czemu by nie wykorzystać snu, jak mamy trzy ładunki? Dobra, proc atakuje. No i część poszła spać. Ten tutaj stawia opór zaklęciom. Nie szkodzi. Okej. Klepiemy. No a to się gobliny, czy tam hobgobliny zdziwiły, co? O, a co to tutaj wypadło? Ej, jakiś bełt magiczny. To się rzadko zdarza, nie? Żeby magiczne bełty leciały. Dobra, to bierzemy, to bierzemy. Magiczny bełt to niech podniesie procka. Tu jeszcze jakiś kamień szlachetny. Miecze wyglądają, no właśnie, na takie półtora ręczne. I chowamy kamyczki. No dobra. Podświetlenie włączone dalej. No i może uda mi się wrócić do krawędzi mapki. Tak jest. Oto i prawa krawędź. Jak to wygląda? Dobrze wygląda. Proc 81 na 84. Zobaczymy, czy uda mu się uleczyć na maksa, czy wcześniej coś go jeszcze zrani. No tutaj. Aha, koniec. Znaczy koniec. No jest przeszkoda. Tutaj chyba będzie ta cała szkoła Ulcastera gdzieś. Ta, to nawet widać, że to takie otoczone będzie. Znaczy szkoła, no. Tak jak już mówiłem, to co zostało właściwie z tej szkoły. O, tu widzę, jest podejście, ale dobra, zostawmy to sobie na później. Na razie jeszcze... O, o, o! O nie, procka chyba jest tutaj jakoś ustawiona, dostała!
Dobra, wycofał ją troszeczkę. No i tak to właśnie jest, jak ona... Jak ona się rwie do przodu. Dobra, już jest wszystko pod kontrolą. Mocno oberwała? Za dwa punkty obrażeń tylko. Nic strasznego się nie dzieje. Także jest luzik. Lutów tutaj żadnych nie ma co podnosić. A oto i kobold weteran. I po koboldzie. Strzała wzięta. I kolejny kobold. O, czy zrani proca, czy proc się uleczy na maksa? Ma już 82 na 84. Niestety procka nie może się tak fajnie leczyć. Krótki łuk. Nope. Procka nie może. Dobra, już jestem blisko tutaj tej plamki, to ją sobie sprawdzę. No, chociaż tak nie do końca mi to wyjdzie. Nie, to jednak się tu wrócę jeszcze. Tutaj chyba się nie można przycisnąć. Nie, procka pierwsza nie idzie. Te dwa obrażenia to było takie ostrzeżenie. Aha, no tu chyba też już będzie koniec, ale... Upewnijmy się, czy gdzieś tam się nie można przycisnąć. Nie można. A, jest jakiś szkieleteł. Strzelajki znowu. Dobra, szarżujemy. Dużo szkieletów. Ło. Jakiś krytyk wszedł, ale taki krytyk, który zadał mało obrażeń. No, coś problemy z trafieniem widzę. Proc 83 na 84. Czy uda mu się uleczyć na maksa? Ale widzę, że coś z tym trafieniem nie bardzo. Czyżby szkielety były takie pancerne? Nie sądzę. Dobra, są takie lepsze łuki, widzę. Długi łuk refleksyjny, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Niech będą. Jakby nam zapychały tutaj miejsce za bardzo, to w pierwszej kolejności się takich łuków będę pozbywał. No i wszystko odkryte tu. No to chyba możemy... To jest jedyne podejście? Jedyne. No to idziemy tutaj. Zobaczymy sobie tę szkołę Ulcastera. Gdzie to było? Tam dużo niżej. No, ostrożnie, może coś tu jeszcze się gdzieś pojawiło. Trochę ekspa by wpadło. Proc się uleczył na maksa. 84 na 84. Procka niestety... Nope. No, ale nie ma co jej leczyć. Jakby jeszcze jakąś ranę otrzymała, no to wtedy będziemy kombinować. Podejdźmy sobie tu. No dobra, badamy. Badamy to miejsce. Na razie żadnych ruin nie widać. I Charyt. Czuję mięso. Wystarczająco dużo, żebym znów był cały. Zatrzymaj się, upiorze, i okaż swą naturę. Jestem i Charyt, największy wojownik. Chcę żyć i smakować krew raz jeszcze. Twoja będzie pierwsza po stuletnim poście. Dobra, jest jakiś imienny przeciwnik. Może być groźny. No, od razu atakuje. Co on ma w ręce? Jakiś korbacz chyba, nie? No, broń obuchową. Dobra, weźmy na wszelki wypadek sobie jakąś ochronę plus 4. Przeciwko broniom obuchowym. Nieumarłym. Mogę rzucić ochronę przeciwko nieumarłym, ale wiecie tam ze zwoju, nie? Ale chyba bez przesady. Ale jakąś ochronę przed złem bym sobie mógł pewnie zarzucić. Czemu by nie? Ochrona przed złem, lepszy pasek, klasa pancerza nieźle wzrośnie przeciwko takiemu przeciwnikowi. Procka chce jakoś tutaj szczególnie pomóc? No mogłaby jakieś zaklęcie rzucić, ustawię się tu. Jeśli nalegacie... płomienie Aganazara niech będą, to jest zawsze dobre.
pewnością. Dobra, atakujemy. Dobra, i jeszcze niech sobie tam rzuca tymi swoimi pociskami, nie? Klasa pancerza teraz bardzo dobra przeciwko takiemu przeciwnikowi z buławą. I jeszcze ochrona przed złem bezproblemowo tutaj widzę poszło. No i świetnie, pasek trzeba od razu zamienić. Niech będzie, jeszcze się upewnię, tak, tu jest wszystko w porządku. No i jakieś luty tu nawet, złoto, a co to za hełmofon, taki ładny? No zwykły hełm, tylko po prostu taki ładny, z wyglądu, tak? Pierścionek zabierzemy, jest magiczny cep bojowy, to pewnie z niego korzystał. Dobra. Z takiej broni obuchowej. Dobra, póki działa ochrona przed złem, może coś tu jeszcze spotkam. Szkoła Ulcastera, to wiadomo. Taki napis był na mapce właśnie. O, a to są ruiny tej szkoły. Musimy tutaj dokładnie sobie to wszystko badać. Mhm. No tutaj góra to już chyba... Nope. Jeśli nalegacie... Ochrona przed złem działa całkiem długo na tym poziomie kapłana. Może jeszcze tutaj gdzieś kogoś spotkamy. Chyba każdy nieumarły jest uważany za złego, nie? Czy niekoniecznie? Czy są jakieś wyjątki? Jak tutaj chodzą gdzieś jakieś szkielety takie i tak dalej na tej lokacji. No koboldy jeszcze były i jakieś tam hobgobliny, nie? Ale no to też w sumie złe istoty, takie hobgobliny chyba, nie? Przynajmniej te niektóre. No dobra, obszedłem sobie tutaj. Wbijamy się gdzieś w tę ruinę, trochę ciasno. Lepiej zrobić, niż powiedzieć. Jakieś pułapki tu mogą być, dlatego idę samym procem, ale... O, przestała działać ochrona przed złem. Dobra, musimy obejść sobie ruiny na spokojnie. Jeśli nalegacie... Trzeba to wszystko lepiej dokładnie zrobić, poodkrywać. Niż powiedzieć. No, tu jeszcze takie plamki są na mapie mimo wszystko. O, już jest dobrze. Szkoła Ulcastera. Nie da się ukryć. A tutaj mogę jakoś wejść? Tu jest taka plamka. A nope. Dobra, kocka. O, są przeciwnicy. Dobra, troszkę się cofnę. Niech procka też pomaga. Z pewnością. O, tak jest. Idą, no to szarżujemy na koboldy. Ło, procka, jak go zgarnęła tym kamulcem. No dobrze. No dobra, trochę się sytuacja jednak komplikuje. Pójdę tu. Dobra. Okej. Może tak. Dobrze. Jeszcze jakiś kobold. Tylko żeby Procki mi tutaj nie... To Prockę, żeby mnie nie zaatakował. I dlatego tu jest jakaś zasadzka koboldzia. Muszę biegać od kobolda do kobolda i tak mnie ostrzeliwują wtedy. Skuteczniej. Fajnie im to wyszło, ale... Znaczy plan był dobry, nie? Ale w efekcie żadnego trafienia nie otrzymałem. To są łuki krótkie, tak, czyli takie byle jakie, ale troszeczkę... Wait, strzały wziąłem. Ale troszeczkę monet pozbieram. Tu jeszcze pierścionek do worka. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. A tu są podziemia. Tu są podziemia. Szkoła Ulcastera. Tu jeszcze jakiś kobold. Dobra, załatwię go. Tak jest. Podziemia zostawiamy sobie na koniec. Dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby Prockę tutaj zostawiać tak samą. Dobra, niech ona pójdzie. Tylko tak we dwójkę to się ciężko takie zakamarki bada. Nie inaczej. Dlaczego? O, właśnie, to jakiś kobold jeszcze może przyjść. Dobra, atakujemy go. Ale tak się pojawiają te koboldy tutaj w okolicach. Jest zwój. Infrawizja. No to bierzemy tu. Wasza wola? Jak to wygląda? Tutaj żadnych cieni nie ma. Myślę, że możemy przejść do tej sekcji. O, coś piłują mi tam za oknem. Dobrze, że okno zamknięte. Nie inaczej. Tu
tutaj się gdzieś wbije. Szukamy znajdziek, podświetlenie włączone. Może gdzieś tutaj ktoś schował jakiś skarb. No, piłują, słyszycie? Nie? Nope. Tutaj nic nie ma, tam jakaś taka mała plamka, też muszę zobaczyć. O, tutaj. A tu muszę wszystko odkryć. O, i są koboldy. No to wycofujemy się. Prockę trzeba przyprowadzić. Miejmy nadzieję, że tu się nic nie pojawiło. Łatwiej zrobić. Prockę też musi pomóc. Bardzo dobrze. Dobra, walczymy z nimi. Jeden załatwiony. Drugi załatwiony. Trzeci porobiony. Kasa, kasa. Kamyczek od razu wezmę. I chyba wszyscy. Czy więcej ich tam było? Dobra, dobra. Czy tu było więcej koboldów? Dobra. Łatwiej zrobić niż powiedzieć. Czy bardzo dobrze. Łatwiej zrobić niż powiedzieć. No i wszystko tutaj odkryte. Jeśli nalegacie... No to chyba, nie wiem, robimy te podziemia w tym odcinku? Robimy chyba od razu. Łatwiej zrobić. Tak, żeby cały ten obszar był już poodkrywany. Tak, tutaj wszystko ładnie. No dobra, no to w takim razie. W takim razie chodźmy do podziemi. I ostrożnie. No tutaj już na pewno mogą być pułapki, także fajnie, żeby proc szedł pierwszy. I jeżeli natrafimy na jakąś taką sekcję z pułapkami, na jakiś taki obszar z pułapkami, to fajnie już by było włączyć jakieś wykrywanie pułapek, coś takiego, nie? Jakbym się w coś władował. Na razie, na spokojnie. Trzeba tutaj sobie badać. Bardzo dobrze. Nie inaczej. Na razie spokój. Nawet przeciwników tutaj nie dostrzegam. Nietoperz jest. Może to wampir. Jakiś. Nie, no chyba nie. Chodź, Procka, tu jest w miarę bezpiecznie chyba. Chyba, że się boisz nietoperzy. Dobra, dobra. Łatwiej zrobić niż powiedzieć. No, takie podziemia. Galareta ogłuszająca. Jak ogłuszająca, to tak trochę nie bardzo. Dobra, chodź, Procka, rozprawimy się z galaretą. Czy ona mnie w ogóle zobaczyła? Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. A ta, zobaczyła mnie. To nie jest jakaś taka niemrawa galareta. Dobra, atakujemy. Tak, już jakiś pierun tu w nią wszedł. Galareta prosta. Ile expa za galaretę? 270, no szału nie ma. Z pewnością. Galareta musztardowa i nietoperz. Dobra, spokojnie. Ona do mnie przyjdzie, czy nie przyjdzie? Żeby się nie okazało, że tam więcej galaret jest. A, galareta. I jakieś tutaj są luty od razu na ziemi. Nie topesz. Halo? Nie, chyba nie ma więcej galaret tam, co? Myślę, że mogę iść z nią. O, może do mnie jednak przyjdzie. Pewnie ona chciałaby do mnie przyjść, ale ją blokuje ten nietoperz. Dobra, idziemy z nią walczyć, no bez przesady. Chyba nie jest jakaś super groźna. Atakujemy galaretę. No, z galaretami jeszcze nie mieliśmy do czynienia, nie? Są pierwsze galarety w Baldurze. Nietoperz postanowił się stąd ulotnić. Widzi, że się tutaj sporo dzieje. Nie chcę oberwać przez przypadek. Dawaj, dawaj, atakujemy galaretę. Dobrze, 2000 expa. No to ta galareta była jakaś zdecydowanie lepsza najwyraźniej. Dobra, co tu jest?
jest jakiś zwój niezidentyfikowany, no to fajnie, żeby... Żeby procka go wzięła. Co? Kamień szlachetny to dla proca chryzoberyl. Mikstura lustrzanych oczu. O, to chyba mogliśmy kupić nawet u Talantyra, ale tego nie wziąłem. Niewrażliwość na petryfikację i ataki wzrokowe. Okej, okay. Niech sobie będzie. Galarety. No dobra. No dobra, trzeba się wrócić. Dobra, tutaj na razie żadnych pułapek nie ma w każdym razie. To dobra wiadomość. No ale gdzieś tu mogą być, także... Proc idzie pierwszy. Nietoperz. Nietoperz chyba pułapki nie aktywuje, co? Okej, pomału. Aha. Jakieś takie zwłoki do zlutowania tu są. O, 101 monet, ładnie. Mikstura geniuszu. Inteligencję zwiększa o 4 punkty na 3 godziny. Fajne do czytania, do wpisywania zaklęć, nie? Bierzemy to. Niezidentyfikowany sztylet. Dobra, później procce przekażemy, co tam trzeba. Wściekły wilk. Z pewnością. Okej, walczymy z wściekłym wilkiem. Ej, czemu procka tak blisko podchodzi? Halo. Chcę bliżej się przyjrzeć wilkowi. Znaczy z bliska, a nie bliżej. No, wściekłe wilki to już mieliśmy. W ogóle co one tu robią w takich podziemiach? Może polują na nietoperze? Za dużo expa nie ma za takiego wilka. Może jakiś sejwik w ogóle tutaj sobie walniemy. Znowu leżą przedmioty na ziemi po prostu. No, myślałem, że może jakaś podpucha i będzie pułapka, nie? Ale nope. Kamień z nieba spadł. No nie wiem, to musiałby się przebić do katakumb. Mikstura siły. To możemy schować. Aha, siłę na 18 ustawia. Nie, to zarówno procka, jak i proc mają 18 siły. Chyba, żeby coś nam wyssało siłę, ale to nie, to raczej na sprzedaż pójdzie. To możemy sobie zostawić. O, procka za daleko. Dobra, na razie ja to będę trzymał. Bardzo dobrze. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Okej, no spokojnie. Ogromny pająk. Jeśli nalega spoko, się... ale to są chyba te pająki, które już biliśmy kiedyś, nie? Nie inaczej. Wyglądają bardzo podobnie. Jeżeli będzie 260 chyba punktów doświadczenia, czy ile to było za takiego pająka, to są te pająki... Aha, no 270. Tak, to są... To jest taki pająk, z którym już mieliśmy do czynienia. Tu jest więcej pajęczyn. O, i więcej pająków. I leżą luty na ziemi. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Dobra, dobra. Z pewnością. Przyjdzie do mnie pająk? Idzie, dobra. Walczymy z nim. Pewnie ma szansę na zatrucie, jak to pająk. Dlatego lepiej zachowywać ostrożność. Więcej pająków? Nie, ale to wygląda na miksturki leczące. 21 mikstur leczących. Może jakaś pułapka pajęcza tu będzie? Nie ma. Może tu nie było pułapek? Nie, tu były chyba gdzieś pułapki. Tylko musimy trafić na tę sekcję z pułapkami. Ja nie wiem, gdzie ta sekcja jest, ale jak się pojawi, jak w coś wpadnę, to po prostu załączę sobie wykrywanie pułapek i już powinno być dobrze. Co to za dźwięk? Nie widzę przeciwnika. Aha, to wściekły wilk. No dobra. Bardzo dobrze. Atakujemy wściekłego wilka w takim razie. Mhm. Z pewnością. No dobra, wilki, pająki, jakieś galarety. No ale jedna galareta 2000 punktów expa tam dała. To już tak fajnie, nie? Straszny wilk. Tak straszny to taki groźniejszy od wściekłego, myślicie? Może tak być. Dobra, walczymy z nim. Procka już jest w pogotowiu. Wilki, obrażenia kute. O, trafił mnie. 76 na 84. 9 obrażeń kutych zadał. Nie inaczej. Także jest nieźle.
Dobra, chyba niczego ten wilk tutaj nie pilnował konkretnego. Idziemy dalej. Dajmy prockę tu bliżej. Niech się chowa za winklem gdzieś. Nie inaczej. W razie czego uniknie pułapek, tak? Pokażcie mi w ogóle, czy ja tu czegoś nie omijam. Nie, dobrze to wygląda. Jak tu się idzie? Aha, tędy się idzie w ogóle. A, nie wiem, tu zobaczę. Nope. Nie ma przeciwników. Ani przeciwników, ani pułapek. No dobra, no to tędy. O coś słyszałem chyba. Nie wiem, procka, chodź tutaj już bliżej. Chyba jest bardzo bezpiecznie dobrze. W miarę. Pod warunkiem, że jakieś potwory się nie zrespawnują nam na plecach. I procka się w nie wpakuje. Nope. Dobra, są pułapki. To będzie jakaś sekcja z pułapkami w takim razie. No to tutaj już musimy zachować ostrożność. Wrócę do skrzyżowania i załączę sobie wykrywanie pułapek po prostu. I będziemy musieli się przemieszczać dużo wolniej. Patrzeć tutaj na jakby testy wykrywania pułapek, bo one są robione co jakiś czas w Baldursach. No dobra, no to spoko. Tutaj mam sobie, wziąłem jakieś znajdowanie pułapek. I na spokojnie. Czar znajdowanie pułapek. Znajdowanie pułapek proc. Dobra, czyli robił jakiś test. Znajdowanie pułapek, znalazł coś! Dobra, zbieramy wszystko. No, żeby on tutaj... Znaczy, przeciwnik nie może pułapki aktywować, to akurat... To akurat żaden problem. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Dobra, atakujemy go. No i naprawdę procka go nie widzi stąd. Bardzo dobrze. Teraz. Dostał. Atakuj. Tak jest. 650 punktów doświadczenia. Jakoś spróbuję tutaj sobie obejść. O nie, następny. Atakujemy go. Nie inaczej. Dobra, póki działa wykrywanie pułapek, idziemy dalej. Znajdowanie pułapek, dobra, mogę zrobić kroczek. Ło, tu coś leży. Znajdowanie pułapek. Czekam na komunikat. Znajdowanie pułapek. Wampirzy wilk. Tu by się procka przydała. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Szybcie! Dobra. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Dobra, na wszelki wypadek... Ochrona przed złem. Niech to lepiej będzie. Spróbujemy zapodać jakieś oślepienie może? Ociemniałość? Spróbujmy. Atakujemy go. Weszło. Weszła ociemniałość. Bardzo dobrze. Ja bym nawet jeszcze dołożył... Z takimi wilkami już mieliśmy kiedyś do czynienia, nie? To nie ma żartów. Ja bym nawet na wszelki wypadek dorzucił tutaj jakieś płomienie Aganazar. No, zwłaszcza, że proc ma problemy z trafieniem. Dobrze poszło. Nie widzę teraz. Lepiej, żeby te promienie przestały działać, bo możliwe, że sięgają tam gdzieś dalej, nie? Tylko ja tego nie widzę, a nie chciałbym się w nie wpakować. Znajdowanie pułapek. Ostrożnie, test został zrobiony. Pułapka wykryta. Czekamy na kolejny komunikat, czy tu jakiejś nie ma. Znajdowanie pułapek, dobra, nic nie znalazł. Jest pieseł. Dobra, procka, weź ty tutaj jakoś coś zrób.
Dobra, dobra. Ale to jest taki, to jest taki straszny wilk, tylko nie nic groźnego. Bardzo dobrze. Dobra, póki działa mi jeszcze jakieś tam, jakieś ochronki, to krepiemy go. O! Dobra. Okej, tu nic nie ma. Znajdowanie pułapek. A tam coś jest, ale dobra. Jeszcze póki działa mi wykrywanie pułapek, to idziemy. Znajdowanie pułapek, nic nie wykrył. A to koniec już w ogóle jest. No dobra, to jest koniec. To tylko z tym, czy to da radę ominąć, czy ja muszę jakieś absorpcje specjalne załączać? Nie, tutaj dam radę. Jeżeli mi dobrze pokazują, to tu jest miejsce. Cyk, dobrze. Bierzemy. No już miejsca nie ma. Proska, pozwól tutaj trochę bliżej. No, tylko żebym tu czegoś głupiego nie zrobił. Spokojnie. No chyba przestało działać wykrywanie pułapek. Albo ochrona przed złem, nie wiem. Nieważne. Tutaj już w każdym razie na tej lokacji wszystko porobiliśmy. Chciałbym tylko... Właśnie, trzeba coś tutaj pokombinować. Co ja tu w ogóle podniosłem? Mikstura siły wzgórzowego olbrzyma ustawia siłę na 19. Mamy lepszą, która ustawia na 20 nawet, nie? No ale dobra, niech to sobie będzie. Może gdzieś tam to wykorzystam. O, to jest ta fajna mikstura wchłaniania. 10 przeciw broniom obuchowym i odporność na elektryczność 100%. Tutaj można fajnie pułapki elektryczne absorbować. Jakby co. Strzały przekażmy procce. Tu jakieś takie. W ogóle te niezidentyfikowane rzeczy. Co to jest? A to różdżka jest niezidentyfikowana. Okej. Okay. No, wygląda fajnie. Może jakaś fajna różdżka to być. Tutaj schowam. Dobra. Proc wybrany. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Oho, wykrywanie pułapek już chyba też przestało działać. Strzała. Zakurzony podręcznik do historii Ulcastera. To jest ważne. W ogóle to tutaj ten Ulcaster gdzieś powinien chodzić w okolicy tych ruin, jeżeli ja dobrze kojarzę. I to właśnie dla niego książka powinna być. Czy ja go pominąłem, czy o co chodzi? Zaraz go będziemy szukać jeszcze. Miksturki tu... Co to jest? Olej wściekłego płomienia, to fajne. To fajne, to procka już taki ma, dołożymy jej drugi. Kiedyś rzucała takimi miksturkami, pamiętacie, jak spotkałem Drista i on był atakowany przez bandę gnoli, to tamtym gnolom z procka zarzuciła taką wybuchową miksturę i porobiła tamte gnole ostro. Antidotum. Dobra, to jest jakieś antidotum, które nie wygląda jak antidotum. Antidotum to normalnie... Tak wyglądają, więc bardzo możliwe, że to jest mikstura przeklęta. To trzeba na takie rzeczy uważać. Dobra, na razie niech to tak będzie. Tu są strzały, te się chyba mogą stakować. Aha, nie, już. Nie, to jakieś inne. Aha, to są inne, mają inne lotki. Dobra, to nie mogą się stakować. Dużo różnych strzał tutaj, dużo różnych rodzajów strzał. Wszystko wziąłem? Wszystko wziąłem. Teraz tylko ostrożnie trzeba się stąd wycofać. No. Jest pułapka. Spoko. W jedną pułapkę sobie wpadłem, dwóch ominąłem. Wykrywanie pułapek działa dobrze. Nie inaczej. Nie inaczej. Wasza wola. Jeśli nalegacie. Mamy tę książkę. Właśnie. Ulcaster, on powinien gdzieś tam być. Na zewnątrz, w pobliżu tych ruin. A może on się pojawiał dopiero jak się tę książkę zdobyło? Ale chyba nie. Jak to było? Dziwne. Dobra, zaraz się tam rozejrzę. Jeszcze raz. Niech no ja sobie wyjdę z tych ruin. Znaczy z ruin, z podziemi. Proc się leczy. Chociaż będziemy zmieniać lokację, to podczas podróży on się i tak wyleczy na maksa, nie? Nawet jak byłby dużo bardziej poraniony. Czy ten Ulcaster nie powinien się tu kręcić gdzieś w pobliżu tego wejścia? A, jest, tak wiedziałem. Dobra, mamy taką książkę specjalną. Myślę, że on będzie z niej zadowolony. I w ogóle też Ulcaster właśnie będzie chciał ten posążek przeklęty. Tylko z tego, co pisał widz, to on będzie chciał ten posążek dopiero jak jeszcze jeden przedmiot zdobędziemy. No wiem, że dwóch widzów o tym pisało. Jeden, że ten posążek będzie potrzebny i później jeszcze jeden widz pisał, że dwa przedmioty będziemy musieli mieć. Dobra, zagadajmy sobie do niego.
Najlepsza ze szkół. Skarbnica tajemnej wiedzy. Stracone, wszystko stracone. Teraz to tylko zwykły loch. Wszystko to było dla wiedzy, nic nie zostało. Nadzieja powróci wraz z najskromniejszymi z ksiąg, pod gruzami, na najniższym piętrze. Przywróćcie nadzieję, historia jest taka ważna. Tak, tomy magii? Momencik. Duch Ulcastera nawiedza ruiny swojej szkoły, licząc na to, że ktoś odkryje to mistrza przywalone przez gruz. Może go trochę pocieszymy, odnajdując je. Tak, to jest ta księga, która tam wpadła. Bardzo dobrze. Wraz z tymi prostymi słowami powraca wiedza. Jeszcze raz nauczać w niebiańskiej szkole. Nie dopuszczę, żeby to się powtórzyło. Pewnego dnia. 1000 doświadczenia dostaliśmy. Kiedyś wszyscy znów będziemy żyli. Kiedyś. Ta, tu jeszcze z tym posążkiem nic nie można zrobić. Będziemy potrzebowali jeszcze jednego przedmiotu, ale to spoko. To się wszystko znajdzie. Na razie chyba... A tu nawet zaznaczone było to wejście do lochów. Na razie chyba to wszystko, jeżeli chodzi o te lokacje. Myślę, że nasz następny cel to właśnie powinno być to całe Gulikin. Dlatego od razu tam pójdę. Już będę przygotowany na następny odcinek, tak? Proc się wyleczy do końca. 8 godzin podróży. Proc wyleczony, procka tam delikatnie ranna. Gulikin zrobimy sobie w następnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.